Jednośladem w mur, czyli kolejny incydent w Grestin. Ekstremiści rosną w siłę. Grestin jest dla nich Mekką. Antygeryjski informator przybył i zniknął. 14 grudnia 82 roku. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Jiro, witam was w kolejnym odcinku z Papers, Please. I widać, mamy jakiegoś agenta. Na tym posterunku dzieje się więcej niż na wojnie. Walczyłem w kolegii przez 5 lat. Jeżeli myślicie, że w arystoczce jest ciężko, to w kolegii jest 10 razy gorzej. Nie winię ich za to, że chcą wrócić do domu. W każdym razie dobrze sobie radzicie. Tak trzymać. No właśnie, no właśnie. Czy jest coś nowego dla nas? To jest pytanie za 1 000 000 punktów, ale chyba nie. O dziwo, chyba nie. Dobra, to są nasi poszukiwani. Czy my od Ezika nie dostaliśmy przypadkiem osób, które miały być właśnie tymi ludkami? Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam, znów miałem chwilę przerwy. Dobra, wciągnij tu dokumenty, własność MPL, podstawowe zasady oczywiście sobie włączamy, kluczyk może, no albo nie będzie tutaj. Zaczynamy. Następny. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży? Zamierzam dołączyć do żony. Chyba nie. Chyba nie, przyjacielu, bo musisz mieć zgodę na wjazd. Nie macie zgody na wjazd. A potrzebuję jej? No raczej, panie. Idź mi stąd. Następny. Wiem, że się wkurzacie, że omijam żeby postacie. Bierzam, by dołączyć do męża. Długie włosy. Wkurzacie się na to, że omijam kluczowe postacie, ale naprawdę, wierzcie mi, ja to nagrywam. Nagrywam to czasami albo późno, albo po troszeczkę większej przerwie. Dlatego nie ma szans, żebym zapamiętał te osoby. W sensie, wiecie, ich wszystkie personalia i tak dalej. Zresztą, no ja jestem dosyć takim... gapywatym człowiekiem, dlatego no jest szansa, że mogę nie zauważyć. Dobra, tu wydaje się wszystko w porządku. Sprawujcie się dobrze. Następny. Pani wynik poszukiwany. Dokumenty. Witajcie ponownie. Pamiętacie mnie? Do boju, kozaki. Dałem ci ten świetny proporczyk. Mówiłem o tym trenerowi. Bardzo się wściekł. Mówi, że jeśli nie przyniosę go z powrotem, stracę miejsce z przodu naszego autobusu. Wszystkie miejsca są dobre, ale te z przodu są najlepsze, więc naprawdę potrzebuję tego proporczyka. Co wy na to? Masz. Doskonale. Nie pamiętam, żeby był aż tak zniszczony. A to rozdarcie tutaj. Co wy z nim robiliście? No nic, trener powinien być zadowolony. Idź ty kurde, dziadu. Idź ty kurde, dziadu. Dobra, ty nie jesteś raczej nikim złym. Te Filipe. Zgodne. Wszystko jest dobrze. Masz. Chodź. Dzięki, chłopie. Nie zapomnijcie kibicować nam na mistrzostwach. To mi tak się chciałem tego proporczyka pozbyć, ale... Dokumenty. Cel waszej podróży. Odwiedzam moich krewnych. Długość 2 tygodnie. 14 dni. Zgadza się wszystko. Oj, brak powiązań? Brak powiązań, no dobra. MP jest dobre. Dane zgodne, 84 kilo. Wzrost jest zgodny. To już sprawdzałem chyba, ale dobra. I to tutaj, proszę. Też zgodne, 14 dni. Trójkąt włosów nad czołem. No to jest niby dobre. No git, no czy odwiedzający jak najbardziej, wszystko jest w porządku. Witamy w arystoczce. Następni. Co? Fałszowanie, Jezu, zgoda na wjazd, naprawdę? Imigruje. Imigracja na zawsze, Ewa Hennel. Nie, jak ja tego nie zauważyłem.
Wydawało mi się, że było wszystko w porządku. Dokumenty. Zgoda na wjazd. MPL. Więc będę musiał zobaczyć sobie na powtórce, co spierdzieliłem. Imigracja na zawsze, to się zgadza. To się zgadza. I to również się zgadza. Urodzenia nie ma. Sprawdzałem chyba tak. Handel Ewa? Handel? Tak. 56 kg, 180 cm wzrostu, zgodne, wszystko jest git. Witamy w arystoczce. Może tym razem nie spierdoliłem niczego. Nie no. Dokumenty proszę, dziadzia. W porządku, wróciłem. Ta sama procedura. A czy my ciebie... Nie. My ciebie ostatnio nie wtrąciliśmy. No znów, dziadzia, no kurde. Przestań. Tu jest niezgodność. Cóż za zagadka. Jezu, dziadzia, ja już cię mam dość. Ja cię naprawdę nie chcę zamknąć. Ja ci po prostu nie podpiszę tego. Nie wejdziesz, no. Nie. Odmowa. Idź stąd. Idź stąd, nie sprawdzam cię nawet, dziadzia. Dobry z ciebie chłop. Tak sobie myślę, że to chyba niedobrze dla mnie. Ja dostanę karę znów. Dokumenty. Cel waszej podróży. Azyl. Odcisk palców z miejsca. Dobra. Czy one są takie same? Dane zgodne z Sophie Ponek. Tu się też wszystko zgadza. Mhm. Dobrze. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. 59 kg, 180 cm wzrostu. Też zgodne. Chciałem to. Numer paszportu. Tu jest zgodne. No dobra, chyba wydaje mi się, że jest w porządku. O ile czegoś nie zapomniałem. A jest to bardzo prawdopodobne. No właśnie. Kurwa, no płeć, naprawdę. Zamierzam pracować, długość pobytu. Powstanę w arystoczce 2 miesiące. Ale mnie to irytuje. 2 miesiące, zgadza się. Numer dowodu zgodne. Wiecie, ja nie patrzę na takie podstawowe rzeczy, no. Dobra, to jest jak najbardziej zgodne. Niewielka głowa, no. Teorii, tak. Zgodne, nie wygasa. Za to tu jest ok? Zgodne. Płeć kobieta, urodzona, tak. Projektowanie. Wydaje się, że jest w porządku. Tylko to jest jednak moje wydaje się. I... Na szczęście. Dokumenty. Cel podróży. Azyl. Zresztą nie jesteś ty. No, co? Rebeka Dubwa. Jak dla mnie to jesteś nie ty. Brak znaków pseudonimów, dobra. No bez jaj. Przecież, no to nie jest ona. Glorian. Kobieta urodzona tu i tu. 46 kg, 159 cm wzrostu. Jak najbardziej się zgadza. Oferta wygasa. Tu też jest w porządku. No to już teraz nie mamy co się spieszyć. A, odciski trzeba porównać. One zgodne. To chciałem. Na pewno kobieta, na pewno. Republia. No niby jest w porządku, no. Wróć jutro o 6 rano.
Oj. Wygląda na to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Jest dostępny tańszy lokal kategorii 8, czynsz 25, ogrzewanie 10. Wasza siostrzenica przyniosła oszczędności swojej matki. Dobra, jesteśmy w lepszym mieszkaniu. Dlatego premia za zatrzymanie 5. Jedzenie 25, teraz po 5 wszystko leci, nie? Mamy 6 paszportów. No, ciekawe. Lecimy dalej. Borio zbiera żniwo w Federacji. Pojedyncze przypadki czy coś więcej? 15 grudnia, 82 rok. Tu ktoś jest. Dobra. Inspektorze, wasze stanowisko jest ważne, a odpowiedzialność szeroka. Przestrzegajcie ściśle wszystkich protokołów. Niech żyje arystoczka. Nikt nie idzie? Nikt nie idzie. Dokumenty. Wszystko w porządku. Jak tam nasi dzisiejsi... poszukiwani. Tu jesteście. Okay. Dobra, zapraszamy. Dokumenty. Okej, okay, arystoczka. Achowa. Zgadza się, wygasa. Kobieta urodzona, tak. Witamy z powrotem. Jeszcze wzrost. Byłyby jaja. Następny. Edik. Dokumenty, proszę. Kalec zabił dwóch naszych ludzi. Kolejny zabójca w drodze. Mężczyzna w czerwieni. Przynosi informacje o całej naszej siatce. Nie można ryzykować. Musicie go dziś zabić. Zapewnimy sposobność. Po wykonaniu zadania zostaniecie pojmani. Musicie poświęcić się dla kraju. Rodzina będzie bezpieczna. What? No dobra. Strzelaj, by zabić. Oh no! Dokumenty. Cel waszej podróży? Chyba się odwiedzam. Dobra, kilka tygodni. 14 dni to... No dobra, no u nich to jest różnie. To niezgodne, to nie ten pan. Peter Stepka. Zgodne, wygasa, nie wygasa. Ważne zapewne, tak. Wszystko w porządku. Chodź, ty wysoki. Mężczyzna, tak. Sprawdzałem. MPL. Tylko po lewej stronie, właśnie to mnie martwi. Jeżeli teraz będzie coś nie tak. Zgoda na wizję jest, dobra. Karta identyfikacyjna również. Oho, dokumenty proszę. Potrzebuję azylu politycznego. Dawaj. Oto moje odciski. Dobra, wszystkie zgodne. To sprawdzimy. Też zgodne. Dobra, no to tak. Kobieta. Teraz już będę sprawdzał. Mówię to co odcinek zapewne. 29 kg, 166 cm wzrostu. Paszport numer AWQ. Ok, Lauren Brewer. Tu też jest w porządku. Dobra, dzień dobry, witamy. No to nie ona była. Kurwa, no co jest? Miejsce wydania. To jest najgorsze dla mnie, bo tego nie sprawdzam nigdy. Jeszcze taki brzydki. Naprawdę brzydki. Zgodne. Dobra. 81 kilo, 182 cm wzrostu, też jest w porządku. Mężczyzna. No dobra. Kurwa, wiedziałem. Dystrykt. No dupę się pocałujcie. Przyjeżdżam do pracy. 2 tygodnie. No dobra.
Odwiedzający 40 dni, ważne, ważne. Wygasa, nie wygasa. Kobieta, tak. Nie jesteś naszą poszukiwaną. MPL się zgadza, 56 kg, 164 cm wzrostu się również zgadza. Ale imię i nazwisko to masz piękne. To jest dobre? Dobra. 84, 83. Dobra. Wszystko w porządku chyba. Kobieta, tak? Nie jestem pewny tego wydania, no ale... To tym razem źle? No kurwa, ale no cel wizyty i tak jest bez sensu, bo oni to zmieniają. Ja pierdzielę. Stefan Paulino, no dzisiaj robię takie lamy, że to szok. Ale powiem wam osobiście, że już chciałbym tę grę skończyć. Nie to, że ta gra jest zła, tylko ja po prostu mam chyba za mało do niej cierpliwości. Za mało cierpliwości mam do niej. Ja jestem mega nieuważny. Czasem powtarzam rzeczy. Teraz nie wiem, czy już to... No właśnie. Sprawdzałem to? Sprawdzałem. Jeden miesiąc, ona co tam powiedziała? Miesiąc. Ciemne włosy, no nie wiem. Zgodne. Mężczyzna, kurwa! Nie jesteś mężczyzną. Jesteście mężczyzną? A skąd to pytanie? Stańcie przodem do skanera. No właśnie, takie głupie rzeczy. No facet. Totalny facet. To dobra. Uznam to za dobre. No ale widzicie, i teraz jakbym nie sprawdził, no to już dupa i kamień. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Mam tutaj pracę. Nie zamierzam wyjeżdżać. No jak to? No nie mogę! Zrobiłem to. Zostajecie aresztowani pod zarzutem zabójstwa niewinnej osoby. Karą jest śmierć. Wasza rodzina będzie przesłuchana na okoliczność zaangażowania w przestępstwo. Służbę na granicy przejmie inspektor zastępczy. Niech żyje aresztoczka. Ktoś wsuwa pod drzwi list do celi. Inspektorze, rodzina jest bezpieczna, cel wyeliminowany. Pojawiły się nowe problemy. Inspektor zastępczy, nieprzychylna działalność EZIK utrudniona. Nie możemy zapewnić dalszego wsparcia, EZIK przechodzi w stan uśpienia. Wasza rodzina zostanie zabrana do Obristanu. Powodzenia. No ciekawe. No ciekawe, czas gry 3,5 godziny. O matko. Odesłać otrzymanych. 29 otrzymanych pouczeń. Wow. Zakończenie 9 z 20. Jeszcze raz. Nie no, 20 minut niecałe mamy. Lecimy dalej. Idź do pracy. Czyli tym razem go nie. Nie. Nie zabijemy. Dobra. Następny. O, grubcio. Arystoczka. Nie znam takiego. O, wykryto niezgodność. Dzień dobry, panie. Te persony się nie zgadzają. Mam dwa różne imiona. Odcisk. No chyba nie. Jogo Lour. A, faktycznie, dobra, jest inne. Ale jeszcze sprawdzę ci te odciski. Masz szczęście, grubciu. 103 kilo, 183 wzrostu. Matko boska, ile ty ważysz, człowieku?
Wygasa czy nie wygasa? Nie wygasa. No, muszę cię wpuścić. Niech żyje Elsoczka. Następny. Ezik, o. Dobra, wiemy, tak. Kary zabił. Strzelaj, by zabić. Nie strzelę. Następny. Dokumenty. Cel waszej podróży? Tranzyt. No, do dupy sobie pojedziesz. Dokumenty. Nie to chciałem. Są zasady. Zgody na wjazd. Proszę, no. Wiesz co, gnoju? A ty coś mówisz jeszcze innego. Kilka dni. Czy kilka dni to jest dwa dni? Okej. No właśnie. Kilka dni, a dwa dni. To jest tak głupie. O, wykryta niezgodność. No, do dupy sobie pojedziesz. Nie możecie przejść na ustawienie waszego dokumentu. Wcześniej był, nie było mi po drodze. No to masz problem, przyjaciel. I tak cię chciałem odesłać, i tak cię chciałem odesłać, więc dla mnie to wręcz nawet fajnie. Wynocha. Szkoda, że nie sfałszowany bym cię zatrzymał. Dokumenty, proszę. Dowód osobisty. Gdzie jest wasz dowód osobisty? Ten dokument mi zaginął. No to przykro mi, ale nie ma takiej opcji. Dokumenty. 70 kilo, no by się zgadzało. Hajd Jacqueline. Ciekawe. Dane zgodne. Kobieta nieposzukiwana. Ty wejdziesz. Dokumenty. Cel waszej podróży? Przeprowadzam się tu. No tak, ale musisz mieć jeszcze... zakaz... kartę identyfikacyjną. Mieć kartę identyfikacyjną. Nikt mi tego świska nie wystawił. No to przykro mi, ale nie ma takiej opcji. No jesteś ty? Nie jesteś ty. Przykro mi. Kurde, ale teraz ładnie to idzie. Dokumenty. Kariowna Sylwia. No, coś tu się nie zgadza, przyjaciółko. Te personalnie się nie zgadzają. Mam dwa różne imiona. Dawaj odciski. Teraz pójdzie siedzieć. Kurde, nie pójdzie. Zgodne. Kurde, szkoda. No ale jeszcze musimy sprawdzić. Dane też zgodne. Shit. Masz szczęście. Wygasa czy nie wygasa? Nie wygasa. Z niechęcią cię wpuszczam. Następny. Dokumenty. Cel waszej podróży? Zamierzam pracować. Długość 6 miesięcy. Idzie. No nie. Tym razem nie. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. No dzisiaj nie jecie i nie ogrzewacie się. Czy mur wytrzyma? Bezpieczeństwo granicy pod znakiem zapytania. 16 grudnia 82. Inspektorze, niedawne wydarzenia poddały w wątpliwość lojalność naszych obywateli zamieszkałych w dystrykcie autańskim. Ministerstwo Informacji zażądało waszej współpracy. Na waszym stanowisku zainstalowano specjalną szufladę na skonfiskowane dokumenty. Księga zasad została uzupełniona o informacje dotyczące polityki konfiskat. Konfiskujecie wszystkie aristowskie paszporty należące do mieszkańców dystryktu Autan. Serio? Petenci ze skonfiskowanymi paszportem, z
skonfiskowanym paszportem wciąż mogą przekroczyć granicę, o ile nie złamali żadnych zasad. Pokwitowanie konfiskaty paszportu umożliwia przyznanie bądź odmowę wizy mimo braku paszportu. Okej, okay, niech żyje arystoczka. Dystrykt Autan. Zabieramy. Wrzucajcie paszporty do szuflady konfiskaty. Dziadzia! Dobra. Dokumenty. Autanu? Dystrykt Autan. Dobra. Mogę to jeszcze wziąć? Muszę sprawdzić najpierw, kurde. Wygasa czy nie wygasa? Zgodne, zdjęcie też zgodne, trochę brzydka, ale zgodna. Nie jest źle. Dystrykt Autan, to trzeba pamiętać, dane zgodne. Ja ci to podbiję ładnie. Chowam. Pyk. Konfiskata. Dziękuję wam, dobrze wrócić do domu. Wyjeżdżam wkrótce w podróż, więc potrzebuję mojego paszportu z powrotem. Został skonfiskowany. Co macie na myśli? Numer kontaktowy podany jest w kwicie. Możecie mi go po prostu oddać. Został wpisany do akt, nie mogę go oddać. Nie ruszę się stąd bez paszportu. No to się ruszymy sami. Nie możecie mi tego robić. Jestem obywatelem arystoczki. Mam prawo podróżować swobodnie. Wonny! Następny. Jeszcze ktoś? Dokumenty. Cel waszej podróży? Odwiedzam przyjaciół. Długość pozostanie 90 dni, czyli 3 miesiące nadwaga jak najbardziej. Tu wydaje się wszystko w porządku. Tak. Ty byłaś ostatnio poszukiwana, ale już nie jesteś. Kurde, nie chciałem tego. Zgodne. Zgodne. Płeć kobieta, tak. Też zgodne, MPR się zgadza. 3 miesiące, tak, zgadza się. Nie sprawdziłem, czy jest kobietą, ale chyba tak. Dokumenty. Cel. Odwiedziny. Kilka miesięcy. No właśnie, no i to nadal nie wiadomo, czy to jest kilka miesięcy, dwa miesiące. No kilka, no niby kilka. Unzalan. Jessica. O, Jessica. Pani Jessica. Ja to sprawdzałem, sprawdzałem. Dokumenty zgodne, MPL-ki. 60 kilo, to chyba już to sprawdzałem. Tak. Dzień dobry, witamy w arystoczce. Nie sprawdziłem, czy była kobietą. Ezik. O! Słuchajcie, szybko. Przegapiliśmy naszą szansę. Mężczyzna w czerwieni przeżył. Teraz obrał za cel naszego agenta w Kolechii. Nasz plan musi się zmienić. Nie zamierzam dawać ci tak łatwo zabić. Mężczyzna, to się zgadza. Tu niby też jest zgodne. Arystoczka, nie jest ten dystrykt. Tu się zgadza. Kurde, nie pamiętam, czy sprawdzałem to. Midos. Dziękuję. Zapraszam ponownie. Myślałem, że to dziadzia. Bonin i Jonas. Bonin. Panie Bonin. Bonin. Aś tu brzydki. Zgodny mężczyzna. Dystrykt Autan. No przykro mi panie, ale dystrykt Autan to jednak dzisiaj u nas zostaje skonfiskowany. Proszę to i proszę to. Co z moim paszportem? Został skonfiskowany. Dlaczego? Zadzwońcie pod numer podany na kwicie. No przynajmniej ten nie zostanie.
Zapraszamy, zapraszamy, inaczej się nie znamy. Dokumenty. Cel, odwiedziny. Długość, 90 dni. Dobrze, tylko tak, już widzę, że nie masz okularów. Wy tak nie wyglądacie. Jesteście pewni? Dawaj. Pięknie, teraz wszędzie mam ten tusz. Dobra, zgodne. No to wychodzi na to, że jednak tak wyglądacie. No cóż. A to jeszcze sprawdźmy. Tak, dobrze jest. Jednak tak wyglądacie, no cóż, trudno. Chciałem cię nie wpuścić już. Mam wątpliwości, nie wpuszczam. William Napier. MPL zgadza się. Nie wyglądasz jakoś tam super źle. Mężczyzna, tak. Numer paszportu. Niestety cię wpuszczam. Dziadzia. Dobrze cię znów widzieć. Dzisiaj wpadłem tylko na chwilę. Czy u mnie wszystko świetnie? Na pewno nie jestem ścigany ani nic. Wasze zdjęcie jest w biuletynie z poszukiwanymi. Co? Bóle policji jak wariat. Obiecali żadnej wzmianki w biuletynie. Wszystko w porządku, powiedzieli. Dwa razy się zastanowię, zanim zaufam. Coś tam, coś tam. Dziadzia, idź mi stąd i nie grzesz więcej. Nie sprawdzam ci nic. Ach, w porządku. Przynajmniej mnie nie aresztujesz. Tak czy inaczej, dzięki. Wiem. Cel waszej podróży? Tylko odwiedziny. Długość 3 miesiące. Odwiedziny 3 miesiące, zgadza się. Tylko ten wygląd znów mnie interesuje. Dane zgodne, no bez jajec. Jakie to dane zgodne? Czyli to już możemy odstawić. Obristan. Pani Wiktoria, jest pani kobietą z tego co widzę. Czyli się zgadza pani. Kurwa, ja mam naprawdę tu pamięć tej rybki. No zgadza się wszystko. Nawet pani nie kłamała z tym pobytem twoim. Następny. Ja do dziadzi mam sentyment jakiś. Z mnie jest spotkanie dyplomatyczne. Zanim ja cię przepuszczę, to ja muszę sprawdzić, czy ty to ty. Impor. Dokument, czekaj, zawsze weryfikujcie odciski palców. Jak? No właśnie jak? Arystoczka niby jest. Brak powiązań. Mapa regionów. To jest impor. Pieczęcie dyplomatyczne. Dane zgodne. Olechia Obristan Arystoczka. Agent? Agent Tomek. No ale no panie, zachodzi tutaj niezgodność, nie wiem co powiedzieć. Areszt. Złapałem cię, za kogo wy się macie? Won. Nie daliśmy się złapać. Wygląda na to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. No on kurwa choruje non stop. On to choruje non stop ostatnim czasem. Oszczędności 110. Dobra, idź spać. Wybuch epidemii zagraża federacji. Niemal wyjmowane polio uderza ponownie. 15 grudnia 82 rok. Ok. Obywatele Zjednoczonej Federacji mogą przenosić zakaźną chorobę. Nie przepłuczajcie żadnych obywateli. Jak się masz, przyjacielu? Miałbym małą prośbę. W trakcie wojny poznałem piękną dziewczynę.
Teraz bez przerwy o niej myślę. Wczoraj dostałem wiadomość, że moja ukochana w końcu się tu zjawi. Proszę, pozwól jej przejść. Nazywa się Elisa. Pani Elison, dla Sergiu od twojej Elisy, miłość na zawsze. Dobra, dobra. Zastanowię się. Nie poprzedzajcie żadnych obywateli Zjednoczonej Federacji. W dalszym ciągu konfiskujcie arystockie paszporty należące do mieszkańców dystryktu Autan. No dobra. Pyk. O, nasza wybranka serczy. No nie nasza w sumie. Nie nasza. Następny. Dokumenty. Cel waszej podróży? Odwiedzam moich krewnych. Kilka dni. No chyba kurwa nie. Nie zgadza się długość waszego pobytu. Najmocniej przepraszam, posłane na warsztacie 2 miesiące. Jaki jest sens pytania ich o to? Przecież to nie ma sensu żadnego. Nie ma żadnego sensu. Wszystko jest ważne. No, wychodzi na to, że jest w porządku, no. Być kobieta. Aha, nie jest, dobra. Miałem powiedzieć, że nie ma karty identyfikacyjnej. I ona nie ma okularów, pani. Wasz opis nie zgadza się z rzeczywistością. To dobrze czy źle? No. Głupią udaje. Wszystko w porządku. Ty będziesz zła. W sensie, ty nie będziesz tą osobą. No właśnie. Nie mogę zweryfikować waszych odcisków palców. Nic o tym mi nie wiadomo. Areszt. Co robicie? Tak myślałem. Za bardzo się denerwowałam. Dokumenty. Cel waszej podróży? Zamierzam pracować. Długość 6 miesięcy. O matko, dobra. Ważna. Ważna. Paszportem identyfikacja zgodna. MPL zgodne. Praca 6 miesięcy zgadza się. To się też zgadza. Geodezja. Sami. Panie Sami. Zgadza się. Dobra. Krótkie włosy. No to nie są krótkie włosy, ale okej. Wygasa czy nie wygasa? No właśnie. Ten dokument utracił ważność. Mam za dużo na głowie. No przykro mi. Następny. Dokumenty. Kolejna praca, kolejna geodezja. Długość 2 miesiące. Opłaca się w ogóle przyjeżdżać? Ja bym w sobie chyba nie przyjeżdżał na 2 miesiące. Dobra. Tu jest zgodne. Praca tak. Erik Burkiewicz. Też zgodne. Tutaj również jest zgodne. Termin chyba też. Tak jak najbardziej. Karta identyfikacyjna. Zaraz zobaczymy. Zgodne, ciemne włosy. No, no niby ciemne. Waga się zgadza. Tu też się wszystko zgadza. Dobrze, teraz zajmijmy się paszportem. Kurwa, no kobieta. Jesteście kobietą? Co to za pytanie? Pytajcie przed nami do skanera. Ja sobie to zostawię. No dobra, zgadza się. Też kurwa nie wiem dlaczego nazywasz się Erik. Może Matylda lepiej by pasowało. O Jezu. Albo Elisa. Zostawię to tutaj. Jak ogień mnie roz... Co? Ty żądzę we mnie wyzwalasz. Ty me serce siecią scalasz. Zgoda i daj mi widzę. No nie, 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 nie. Ja nie mogę z wami.
Musicie mieć dokumenty. Ten dokument mi zaginął. No nie mają zezwolenia. No chyba, że to serduszko to zezwolenie. To one jest godne. No nie mogę. Przykro mi, wypierdalaj. Ale przecież dostaliście ode mnie taki piękny list. No i sobie go zostawię. Jakby sobie nawet tu gdzieś powiesił. Ale nie mogę. Dokumenty. Cel waszej podróży? Imigruję. Na zawsze imigracja, to się zgadza. Czyli nie kłamiesz przynajmniej. MPL, dane zgodne, tak. Ważna czy nieważna? Ważna. Masz liścik. Dobra, Koristan, czy paszport masz ważny? Masz ważny. Sprawdzałem imię? Kurwa, nie wiem. Zgodne, sprawdzałem. Męska fryzura, no to jest... No, tu panie coś chyba zaczynasz oszukiwać. Przeszukanie. Pokazuj, dupsko. Ach, naprawdę, chłopie. Popełniliście błąd, przychodząc tutaj. Co? Poczekajcie tutaj, co robicie? Dobra, będzie won. No broń, uważajcie. Lisa? Nie, Mary, samozęby 4. Przejeżdżam tranzytem. Długość 14 dni, to długi tranzyt. Życie jest do dupy, nikt mnie nie kocha. To dla mnie? Jak ogień? Magnetyzm? Och, nikt mi nie mówił jeszcze takich rzeczy. Ten fragment z wizą jest trochę dziwny, ale reszta jest wspaniała. Dziękuję. Tak mi się wydawało. Mary, ja cię przepuszczę. Nawet jak będziesz coś przemytała, to cię przepuszczę. Nie wiem, czy paliste włosy, ale... Dobra, kobieta. Być może będzie wszystko w porządku. Ale i tak cię przepuszczę. Doki. Dobra, lecisz. Masz, Mary. Dziękuję jeszcze raz. Musi nie wysać. Dokumenty. Aristoczka. Szybko, sprawdźmy, może jeszcze zdążymy. Zgadza się, 57. Wzrost chyba też. Urodzona... 227, tak. Nie sprawdziłem dystryktu. Piec. No właśnie. Wiem szybko. Spotkanie dyplomatyczne. Jak się ma Dimitri? Słyszałem, że rządzi teraz na granicy. Ta praca chyba będzie mu odpowiadać. Dołożę się, przecież jest okropnym szefem. Oj, no właśnie, ale no to z koleżanko nie wejdziesz. Nie macie tu uprawnień dyplomatycznych. Mam wszelkie pełnomocnictwa. Ach, nie robiłabym tego. Dimitri jest pamiętliwy. Ja też. Nie jestem głupia. Dla mnie to niedogodność, ale to nie o siebie się obawiam. Powiedz mi temu, że go pozdrawiam. Dobra, oczywiście oszczędzamy. Ministerstwo Zdrowia troszczy się o obywateli. Ej, ja miałem kogoś chyba nie wpuszczać jeszcze. Zapomniałem o tym. Oho, Dimitri chyba przyjechał. 18 grudnia 82. Ja mam wszystko ściągnięte? Chyba tak. Nie ma nikogo w domu. Ciec. On tu idzie. Kurde. Nie ma mnie. Kurde. Ty bezmyślny gnoju. Musiałem nieźle się nagniostkować, żeby wyciągnąć szale z dołka.
Wyłożyłem ci jasno, że masz ją wpuścić. Moja cierpliwość się do ciebie skończyła. Zaczęło do justwa dokonanej przez was kradzieży mienia państwowego. Karą są prace przymusowe. Wasza rodzina zostanie odesłana z powrotem do waszej wsi. Służba na granicy przejmie inspektor zastępczy. Niech żyje arystoczka. No tak, on coś tam kiedyś mówił, że mam ją przepuszczyć. Shit. Dobra, no kolejne zakończenie. Już mam 45 minut nagrania, tylko nie wiem kurde ile. Ile to będzie trwało jeszcze. Moi drodzy, ja no, docisnę już tą arystoczkę naszą kochaną. Muszę się cofnąć, tak.